Zawsze jak Amerykanie przyjeżdżają, to te busy obserwowane są. Te busy, bo są bardzo ciekawe, że w Warszawie takie starocia. No, proszę Państwa, stara Warszawa. Stary papież, stara Europa, stara Polska, stary tramwaj. No i te wycieczki są bardzo modne. Po Warszawie Państwo zobaczą busem, trolejbusem. Po Warszawie. Warszawa da się lubić. Zapraszamy na wycieczkę po Warszawie Moherowej. No, teraz czas na mszę, przede wszystkim u świętej Anny od 20, proszę Państwa, 1 do 22. Już 17 minut msza idzie. Do 22, potem wychodzą wszyscy pod kolumnę Zygmunta, tam swoje gadki, jeszcze szmatki wrzeszczą i do domu. Taka Warszawa jest. Zapraszam do Warszawy. Warszawa wszystkiego ciekawa. Jak przyjeżdżają tutaj, wiecie Państwo, z Anglo-Ameryki, Białystok podziwiają te busy, ze Szwecji, z Londynu też te busy podziwiają. To jest wszystko Warszawa. Proszę Państwa, zobaczę. Z Warszawy. Teraz już ludzie YouTube nie chcą za bardzo oglądać, bo jak YouTube, proszę Państwa, tak zdziadziało, że ta Barbara Block tam przeklina karma, 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 co sekunda, karma, 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 to Państwo zobaczą, ile jest opcji w internecie. Jest Daily Motion, to jest bardzo bogaty francuski program, filmy możesz powtarzać 1000 razy to samo, w różnym odcieniu, z różnymi komentarzami, z różnymi wypowiedziami, inne uczucia, za każdym razem inaczej też, jak śpiewam i operę, czy operetkę, poważne rzeczy w teatrze, no to za każdym razem inaczej to czuję, tak samo i tutaj. Na Google Plus też miliony razy możesz to samo puszczać, ale różne inne napisy, różne odcienie, różne odczucia. Natomiast na YouTube oni ci wywalą, albo na tym Facebooku jest też wielka inwigilacja, że ja to tam nie narzekam, bo my święci, świadkowie Jehowy, nic nie robimy za wszelką cenę, dlatego też nie wrzeszczymy. Natomiast te różne systemy takich tych jeszcze byłych cygano-żydo-dziadogadów, co za wszelką cenę, na chama, na siłę, no robiły i robią jeszcze, proszę, teraz linia mysia, to mówią, że będzie lepiej. No to jak robią na chama, na siłę, to jak coś im nie wyjdzie, albo im skasują na Facebooku, to strasznie wrzeszczą. No Janek Witek był tak wściekły na ten Facebook, że mówi, że dziady żydowskie inwigilują, wszystko o nim chcą wiedzieć, że jak siedział nawet przed komputerem Janek Maciej Witek, to mówił, że ci z Ameryki to nawet zęby widzą jego, szczękę, niewyleczone zęby, proszę Państwa, widzą gdzieś tam. Także proszę Państwa, Daily Motion już jest lepsze, Facebook mówił, już jest lepsze. Od YouTube ludzie odchodzą, bo nie ma żadnej komunikacji na YouTube. Ja na YouTube mam dużo filmów, niby jestem zadowolona, ale oni, no wiecie Państwa, diabeł pokaże swoją twarz, żydowski, na miliardy Polska okradli i z pieniędzy, a teraz jeszcze i z filmów ludzie okradają. No to więc Janek Witek tak był wściekły, coś tam mu się wróciło potem i umarł na zawał serca. Także ile tych opcji Państwo zobaczą, Daily Motion, jest opera, jest mini opera, no mnóstwo, są setki, nawet wy o tym nie wiecie, programów w internecie, wy nawet nie wiecie, setki programów w internecie. Zapraszamy, no bo nie jeden jest Pałac Kultury Stalina i Lenina. Jak pojedziecie przez Anglę, Amerykę, Białystok do Rosji, to tam ile tych pałaców w Moskwie, prawda? Ale musicie najpierw stąd z Warszawy jechać do prawosławnej Anglo Ameryki Białystok, bo tu w kolorycie moherowym Warszawy nie masz ani jednego świadka Jehowy, ani jednego mormona, ani jednego ani prawosławnej jednej osoby. Nie ma ewangelika. Ewangelia na bruku tutaj ląduje. Dlatego często pokazujemy, że na bruku, prawda? Biblia, Pismo Święte, jak w Pałacu tutaj Kultury Stalina i Lenina były targi książki, no to Biblię jak rozdawano tutaj pod pałacem, wyrzucano Biblię do kosza, do śmieci. Na bruk, na ziemię. Wstyd, no, widzicie Państwo. To są
praktyki i zwyczaje pożydowskie, no bo Żydzi, jak kiedyś Jezusa zabili, Jahwę, do śmietnika wyrzucili, to tak samo potem i katolicy drugie przykazanie też wyrzucili. Po co nam drugie przykazanie? Mówią, nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu, jak oni mogą się kłaniać pałacowi kultury Stalina i Lenina. Oto cokół, proszę Państwa, gdzie stał człowiek i rozdawał egzemplarze chrześcijańskich pism greckich, wyrzucane tam do tych pobliskich śmietników. Skandal.